Hej, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybieramy się na lodowy szczyt drogą przez lodową kopę. Jesteśmy właśnie pod schroniskiem Chata Terego w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich. No i lada chwila ruszamy tam. Najpierw w stronę lodowej dolinki, a potem na lodową przełęcz. To będą jeszcze odcinki szlakowe, więc będę nagrywał tak dość skromnie. Więcej materiału pojawi się pewnie po wejściu na lodową przełęcz, gdzie będziemy schodzić ze szlaku. Po przejściu przez staw ruszamy tam. Musimy się przedostać przez zbocze pięciostawiańskiej kopy na drugą stronę. Tam będzie lodowa dolinka. Póki co idziemy jednocześnie żółtym i zielonym szlakiem. One się potem rozdzielą. Żółty będzie szedł na czerwoną ławkę, zielony na lodową przełęcz. Tu mamy nawet łańcuchy. Aczkolwiek sam teren jest dość łatwy. Wciąż podchodzimy na pięciostawiańską kopę. Tak wygląda teraz krajobraz na dole. Tu jest pięć stawów spiskich. Tam jest terinka, a my dalej do góry, choć jeszcze tylko przez chwilę. Potem będzie kawałek zejścia do lodowej dolinki. No i to będzie na tyle podejścia, przynajmniej na jakiś czas. Teraz musimy zejść tam. W sumie nie ma tego dużo, trzeba się dostać gdzieś tam. No ale jednak musimy wytracić wysokość, a potem ją odzyskać. No już prawie zeszliśmy do rozdroża. Zaraz będziemy odbijać w prawo. Jest skrzyżowanie szlaków. Teraz na sedielko, czyli właśnie lodową przełęcz. Już za kolorem wyłącznie zielonym. Na jakiś czas chyba koniec podejścia. Teraz płaski odcinek pod tamto piarżysko. No i właściwie jesteśmy na tym piarżysku. Więc teraz nas czeka długie i kruche podejście na przełęcz. Tu się pojawiają te charakterystyczne drewniane belki, które na tym szlaku widać już z dość daleka. One są po to, żeby tu trochę ustabilizować tą kruszyznę. Na przełęcz już w sumie niedaleko, choć z tego co pamiętam, to ta końcówka będzie najbardziej krucha. No i to będzie już w zasadzie ostatni odcinek. On jest ubezpieczony łańcuchami. No i jest lodowa przełęcz. A my teraz tam. Była chwila przerwy na przełęczy. Teraz podchodzimy już w stronę lodowej kopy. Trzeba się dostać. Jakoś tak tym żlebem się wychodzi na wierzchołek. Trochę podeszliśmy ponad przełęcz. Tu mamy harnaską grań, która prowadzi na mały lodowy szczyt. Na małym też widać już parę osób. Dziś to jest moja druga próba na lodową kopę. Pierwszą miałem kiedyś zimą. Ale wtedy się niestety nie udało. Śnieg był totalnie niezwiązany. Wejście było niebezpieczne. Doszliśmy właśnie gdzieś chyba dotąd. I potem się musieli wrócić. Ale tak na dobrą sprawę to ta lodowa kopa to jest najłatwiejsze możliwe 2600 w Tatrach. Tylko że dużo się o niej nie słyszy, bo nie jest szczególnie wybitnym szczytem, więc nie należy do tej tak zwanej wielkiej korony Tatr. Wejście wycenione na 0+. Choć nie wiem, czy jest jakoś szczególnie długie, czy to jest raczej szybka akcja. To zbocze jest dość szerokie i może wyglądać trochę na labirynt, ale generalnie zasada jest taka, żeby dojść do tej skałki, obejść ją od prawej i potem się już kierować do żlebu. Mam taki kopczyk dość wyraźny. I teraz ciekawa sprawa, bo widzę kopczyki zarówno tu, jak i tu. Ale mam schemat, który prowadzi tutaj na prawo. Więc tym wariantem sobie podejdziemy. Nawet tu nie jest jakoś szczególnie krucho. Te gładze są dość duże, idzie się po nich bezproblemowo. Spróbuję wyjść tutaj, bardziej na środek i zobaczę, jak dalsza droga może wyglądać. Dalej chyba do tego żlebu, nim się idzie na wierzchołek. No i teraz przed nami wąski żleb. Bardziej stromy niż to, co było do tej pory. Ale z drugiej strony dobrze rzeźbiony, mniej kruchy, więc też się powinno bezproblemowo podchodzić. Wycena cały czas 0+. Tak to wygląda za mną. Trochę się podeszło. Tam w słońcu jest lodowa przełęcz. Żleb jeszcze przez chwilę. Bo na kamerze pewnie teraz wygląda, że jest dość stromo. Ale pewnie więcej niż 45 stopni tu nie ma. Wyszedłem ze żlebu. No i teraz dalsza droga taka. Szerzej, ale bardziej krucho. Teraz jakkolwiek, byle unikać tej największej kruszyzny. Teraz chyba tu trochę na prawo. Choć tak naprawdę pewnie bez większego znaczenia. No i być może tu już gdzieś wierzchołek.
A, tam jest lodowy. A podeszliśmy tyle, wyszliśmy tutaj tym żlebem, potem takim zboczem, którego nie widać z lodowej przełęczy. Ona też jest teraz nieco schowana. Musimy jeszcze przejść na tamten wierzchołek. No i później nas czeka grań. Grań się nie wydaje długa, ale z tego co wiem, to jest konkretna. Trudności tak do dwójki. Trzeba jeszcze kawałek tą niezbyt wymagającą grańką przejść. I się dostajemy na wierzchołek lodowej kopy. No i jest lodowa kopa. Teraz tam na lodowej. Linia wejścia jest dość intuicyjna. Należy tutaj zejść na dół. Jeszcze widać ścieżkę. No i z tej przełączki będzie bardzo fajna wspinaczka grania aż do góry. Nie wiem ile nam to zajmie, ale będziemy to szli na lotnej tak, żeby było bezpiecznie. Zejście z lodowej kopy. Tu na tą pobliską przełączkę. Myślę, że w tamto miejsce dojdziemy i tam będziemy się wiązać. Jesteśmy za płytą. Tu jeszcze kawałek kruchego, ale w sumie jest ścieżka, więc bez problemu to pójdzie. Teraz tu kawałek do góry. No i zaraz się zacznie zabawa. Na tej przełączce się zwiążemy liną i resztę idziemy na lotnej. Co my tu mamy? Jest uprząż, jest zestaw pętli, chyba 7. Tu mam zestaw ekspresów i 4 frendy, do tego lina 40 metrów. Mamy wszystko co trzeba, żeby przejść grań. Ruszamy do góry na lodowe czuby. Zaraz kamerka na kask pójdzie. Tu chyba górą przejdę. Myślę, że to będzie naprawdę fajna grań. A, i tu będzie trzeba zejść. Pora się spotkać i odzyskać trochę szpeju. Przed nami taki uskok. Wygląda to już bardziej na dwójkowe wspinanie. W zasadzie wszystko jest, co jest potrzebne. Tu jakąś pętlę zarzucę u góry. I tu będzie to przewinięcie jedno. Bardzo łatwe przewinięcie. Sama frajda. Ale super grań. Uhuhu, tu będzie ciekawiej. No to było chyba najtrudniejsze do tej pory. Thank you.
Jest piękna pogoda, nie wieje, cieplutko, więc warunki do wspinania perfekcyjne. Tu jest teraz dobre. To chyba najtrudniejsze do tej pory. Patrzcie, co tu jest. Sztuczne ułatwienia. To użyjemy ich jako przelotu. Tu jest grubo. Tutaj kolejne, tak jakby stanowisko. Tu chwila na wybieranie na sztywno, bo jest trudniejszy moment. Ej, naprawdę się teren kładzie. No. Tak naprawdę wielkich trudności już się nie należy spodziewać. A, to można nawet ominąć część grani, ale tak nie będziemy robić. Tak szczerze, to mi wygląda już na końcówkę, więc te najtrudniejsze miejsca na grani powinniśmy mieć zrobione. Taki kawałek za nami, kawał grani, pięknej grani, bardzo litej, naprawdę przyjemnej w pokonywaniu. Widać trójnóg, więc to jest szczyt. No i mamy lodowy. Gdzieś widoków nie za wiele, są chmury. Widać coś w sumie tylko z tej strony. Mamy łomnice, durne szczyty, baranie rogi. Kołowy. Tu mamy końcówkę grani, którą żeśmy szli. Tam jest lodowa kopa. Teraz się odsłoniła jeszcze pośrednia grań. Na dole widzimy 5 stawów. Tam jest terinka. A po tej stronie chyba dzisiaj nie ma na co liczyć. Tu mamy skrzynkę szczytową z zeszytem w środku. Tu jest ten słynny trójnóg. Na trójnóg się da wejść. Zejścia już nagrywał nie będę. Idziemy przez konia. Tam. To jest droga normalna. Mam już filmik z tej trasy, co prawda w wersji zimowej, ale to jest dokładnie ten sam wariant. Więc w tym miejscu się pożegnamy. Dzięki za obejrzenie odcinka. Cześć!